Usłyszałam komunikat recording in progress, więc to oznacza, że czas zacząć. Witam wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu, które ma dotyczyć etyki i równościowych standardów pracy dziennikarza, dziennikarki. To wydarzenie, to spotkanie realizujemy w ramach projektu Równe Media dla Demokracji w Polsce. To jest projekt, który realizujemy od 2022 roku, kończymy go w przyszłym roku. Wspaniałe wydarzenie dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, które w partnerstwie z Press Club Polska w końcu realizuje projekt dla środowiska dziennikarskiego. Naprawdę myśleliśmy o tym od wielu, wielu lat i w końcu się udało. Powiem od razu, że... Zanim to powiem takie złote zdanie, że projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowany z funduszy norweskich. To bardzo ważne. Jesteśmy bardzo wdzięczni, bo bez tego funduszu nie wydarzyłoby się to. Chcę powiedzieć, że inspiracją do całego tego projektu była konkretna sprawa sądowa. W naszych drzwiach Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego pojawiła się dziennikarka Dorota Negren, której sprawa też będzie takim, tak sobie pomyślałam, punktem wyjścia w ogóle do dzisiejszego spotkania. To, co ważne, to że spotkanie zaplanowaliśmy na około godzinę plus minus. Plan jest taki, że najpierw będę rozmawiała z gościem bądź z gośćmi, których zaraz przedstawię. W spotkaniu biorą udział osoby uczestniczące w już zakończonej Akademii Równych Mediów, czyli osoby, które uczestniczyły w takim programie edukacyjnym rozrzuconym na przestrzeni roku, gdzie zajmowaliśmy się wiedzą antydyskryminacyjną, równościową, zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy osób pracujących w mediach, ale też jeśli chodzi o standardy pracy, przygotowywanie treści informacyjnych, etc. No i część z osób znalazła czas, żeby dzisiaj do nas dołączyć i spotkać się z Mariuszem Borkowskim, który jest już obecny. Serdecznie Pana witamy. Ja znalazłam, mamy duże bio na temat działalności i doświadczenia naszego gościa, ale to, co wydaje się szczególnie istotne w kontekście tematu dzisiejszego spotkania, to to, że Mariusz Borkowski był dyrektorem i redaktorem naczelnym w Polskim Radiu, w Informacyjnej Agencji Radiowej i to naprawdę przez bardzo, bardzo wiele lat, wcześniej jako wicedyrektor. W sumie, jak z tego, co ja znalazłam, to od 96 roku historia trwała do 2016 roku. Też w tym bio to, co znajduję i wydaje się niezwykle istotne dla nas dziś, to współpraca z BBC, takie doświadczenie i też dla mnie to jest bardzo ciekawe w kontekście tego, że no właśnie, kiedy pan Mariusz Borkowski był świadkiem w sprawie Doroty Negren, o której za chwilę powiem, to na te standardy BBC też się pan powoływał, więc wspaniale, jakbyśmy tego też, do tego też się dzisiaj odwołali. Mam nadzieję, że uda się dołączyć do nas również Kamilowi Dąbrowie, który z kolei też ma bardzo ciekawe bio. Współpracował naprawdę z wieloma podmiotami, ale to, co myślę istotne, to że był dyrektorem programu Pierwszego Polskiego Radia w latach 2011-2016, ale też z drugiej strony ciekawe doświadczenie w latach 2019-2020, nie tak dawno, był również rzecznikiem prasowym prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Lista mediów, z którymi współpracował, jest bardzo długa. Ja oczywiście z racji moich sympatii muzycznych zobaczyłam radiostację, ale też MTV, ale to oczywiście lista jest znacznie dłuższa. O, i właśnie pan Kamil Dąbrowa do nas dołączył. Mam nadzieję, że się słyszymy, widzimy. Właśnie pana przedstawiłam. Wspaniale, że się udało połączyć. No i co? I może na początek, zanim oddam głos naszym gościom, to chciałam krótko powiedzieć w ogóle o sprawie Doroty Negren, która zresztą również z nami tutaj dzisiaj jest, ponieważ naprawdę dla
PTPA przez wiele lat, w ogóle środowisko medialne to było duże wyzwanie i powiem wprost, mieliśmy też takie głosy i informacje, że my się nie dobijemy do środowiska medialnego, ponieważ nie ma tutaj takiej woli tego, żeby się doszkalać, uczyć w temacie równości, ponieważ dziennikarze są przekonani, że wszystko na ten temat już wiedzą i nie ma takiej potrzeby. No i to rzeczywiście trochę się sprawdzało. My już mieliśmy próbę podjęcia takiego medialnego projektu. Właściwie zrobiliśmy wiele lat temu projekt medialny, w którym tak naprawdę udało nam się pozyskać do napisania reportaży o 10 sprawach PTPA dotyczących dyskryminacji. Właściwie dziennikarzy, których już znaliśmy i nikogo nowego nam się nie udało pozyskać. Były to osoby, które i tak to robiły. I być może to było wtedy 10 osób w Polsce, które to robiły i właśnie je zaprosiliśmy do współpracy, bo nikogo chętnego innego nie było. No i teraz wróciliśmy do tematu, bo sprawa Doroty Negren była naprawdę wyjątkowa. Pierwsza taka, którą w ogóle się zajmowaliśmy i o której w ogóle słyszeliśmy w Polsce. W dużym skrócie, Dorota była dziennikarką informacyjnej agencji radiowej, w której pracowała w newsroomie, była edytorką, była odpowiedzialną za przygotowanie informacji. Poprawiaj mnie, Dorota, jak coś przekręcam. I sprawa była taka, że dostała nagle do przygotowania informację dotyczącą, właściwie wydawała się bardzo nieistotna i było to, jak zrozumiałam, zaskakujące, że tego typu informacja ma być przedstawiona, prezentowana przez informacyjną agencję radiową. Dotyczyła tego, że pewien mieszkaniec małej miejscowości we Włoszech próbował napaść księdza, ale ksiądz go popędził i właściwie taka to historia. No i tutaj Dorota zdecydowała o tym, żeby w informacji nie podawać narodowości tego mężczyzny. On był pochodzenia marokańskiego, ponieważ uznała, że dla tego rodzaju informacji, akurat tej konkretnie, nie ma żadnego znaczenia narodowość tego mężczyzny i wręcz podanie tej narodowości mogłoby służyć czemuś niekoniecznie, co wpisuje się w zasady etyki zawodowej dziennikarskiej, bo stygmatyzacji grupy, konkretnej grupy narodowej, gdzie można byłoby wtedy interpretować to w ten sposób, że w takim razie osoby pochodzenia marokańskiego są jakimś zagrożeniem. No i to się spotkało z dużym dezaprobatą przełożonych. Tutaj taką ważną rolę odegrał ówczesny dyrektor agencji Paweł Piszczak, którego zresztą też spotkaliśmy na sali sądowej. Ja byłam pełnomocniczką razem zresztą z wspaniałą adwokatką Weroniką Papucewicz. Reprezentowałyśmy Dorotę w sądzie i również słuchałyśmy Pawła Piszczaka. Co ciekawe, Paweł Piszczak w swoich zeznaniach w którymś momencie przyznał, że uważał, że tak bardzo ważne jest podanie narodowości tego mężczyzny, ze względu na to, żeby społeczeństwo miało świadomość zagrożeń terrorystycznych. To może nie dokładnie tymi słowy zostało powiedziane, ale o tym terroryzmie tam bez wątpienia padło takie sformułowanie, zresztą uważaliśmy, że bardzo istotne. Krótko mówiąc, interpretacja ze strony pracodawców, którzy dopuścili się wręcz nękania w naszej ocenie Doroty, ponieważ ona została zdegradowana, odsunięta od swojej dotychczasowej pracy, trafiła do archiwizacji danych, czyli czegoś, co no, po prostu jest zupełnie inną pracą, która no, tego rodzaju zmiana była interpretowana jako kara i tak środowisko to rozumie. Chociaż oczywiście dyrekcja Jaru twierdziła, że absolutnie nie. No i interpretacja była taka, że po prostu Dorota Negren, której dyrektor powiedział, że ona musi podać tą narodowość w tej informacji, ona tego odmówiła, po prostu ją ukarał. Interpretacja była taka, że Dorota Negren nie wykonała polecenia służbowego. W związku z tym to, co ją potem spotkało, że ją odsunięto z newsroomu, było uzasadnione interesem pracodawcy. No i tutaj spotykaliśmy się na sali sądowej z bardzo wieloma osobami, które jeszcze pracowały wówczas w Jarze, bądź takie, które wcześniej pracowały. Między innymi jednym ze świadków był nasz gość Mariusz Borkowski, który, no było to istotne, który po prostu przez wiele, wiele lat był osobą zarządzającą agencją, ale też osobą współpracującą z Powódką w sprawie. I teraz ten mój przydługi wywód, dodam jeszcze, powiem jeszcze bardzo krótko, co się dalej stało. Bardzo ciekawa historia, w pierwszej instancji wygrywamy tę sprawę. Co ciekawe, kuluary
postępowania sądowego, tylko zasygnalizuję, bo to też bardzo ciekawe. Dwójka ławników w sprawie przegłosowała sędziego i sprawa została wygrana na rzecz Doroty Negren. W drugiej instancji niestety sąd zmienił wyrok i oddalił powództwo. My złożyliśmy skargę kasacyjną, sąd kasacyjny, Sąd Najwyższy uznał, że tutaj nie ma ważnego zagadnienia prawnego i skarga została oddalona. No i nie pozostało nam nic innego, jak złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Czekamy na rozstrzygnięcie. Sprawa do Trybunału trafiła chyba w 2022 roku, o ile dobrze pamiętam. Ponad rok temu. Tak, ponad rok temu tam padł zarzut naruszenia prawa do życia prywatnego w kontekście wizerunku, dobrego imienia, powódki w związku z artykułem 14, który mówi o zakazie dyskryminacji i artykułu 10, który mówi o wolności wyrażania opinii. Dodam, że przez całe postępowanie podnosiliśmy, że nasza klientka Dorota została zdyskryminowana ze względu zarówno na narodowość poprzez powiązanie jej z tą osobą, tego Marokańczyka, którego dotyczył artykuł, czyli tak zwana dyskryminacja przez asocjację, ale też ze względu na fakt kierowania się zasadami etyki zawodowej. No i tak, no i mamy taką sprawę. Bardzo jesteśmy, z niecierpliwością oczekujemy na rozstrzygnięcie Trybunału w Strasburgu, czy uzna, że państwo polskie dopuściło się poprzez to, naszym zdaniem, błędne postępowanie sądowe, naruszenia praw człowieka. Ale też mamy bardzo ciekawy moment w Polsce teraz, kiedy być może dynamika mediów publicznych bardzo nam się zmieni, ale też muszę zaznaczyć, że w tym postępowaniu sądowym towarzyszyły nam dwie organizacje dziennikarskie, Towarzystwo Dziennikarskie i Fundacja OKO.press, co też było dla nas istotne i takie symboliczne, że takie podmioty poza mediami publicznymi wspierały dziennikarkę mediów publicznych, dbając o te standardy równościowe. Ale też to, co widzimy, też próbując nieustannie stymulować dyskusję na temat tych standardów równościowych w środowisku medialnym, widzimy po prostu ogromny opór, myślę, i to, co wydawało nam się w tym postępowaniu oczywiste, widać, że przez różne osoby z środowiska medialnego nie jest, jest bardzo różnorako interpretowane i okazuje się, że ta kwestia chociażby podawania narodowości, no właśnie to też podnosił Jar, że to jest absolutnie zawsze trzeba tą narodowość podawać. Powoływano się na zasadę who, who, what, when, where, why, taka zasada, że, z której miałoby zdaniem przedstawicieli Jaru wynikać, że trzeba zawsze narodowość podawać. Natomiast co z zasadami etyki zawodowej w kontekście ochrony grup mniejszościowych, przeciwdziałania dyskryminacji? I właśnie tym chciałam w końcu zacząć rozmowę z moimi wspaniałymi gośćmi. Zacznijmy może od Mariusza Borkowskiego. Czy mógłby Pan nam powiedzieć w ogóle, może w kontekście tego konkretnego postępowania, przejść potem do zasad etyki zawodowej BBC w tym kontekście? Myślę, że to może być dla nas bardzo wnoszące i ciekawe. Dziękuję. No w ogóle tutaj sprawa, która się pojawiła pani Doroty, jest jakby powiedział z punktu widzenia radiofonii publicznej czy w ogóle mediów publicznych bezsensowna. Dlaczego? Media publiczne w każdym kraju, no u nas to jest słabo, bo tych mediów właściwie nie ma, ale tak naprawdę powinny mieć tak zwaną style guide, czyli to, co się nazywa kodeksem etyki dziennikarskiej. Ten kodeks w pierwszej części oczywiście obowiązuje i dotyka, jak redagować wiadomość, co powinno się w niej znaleźć i tak dalej, z punktu widzenia czysto redakcyjnego, a druga strona, która zaczyna się, i za chwilkę o tym powiem, jak to wygląda w BBC, to jest kwestia no, dosyć śmieszna może w dobie, kiedy jest wyścig, kiedy dziennikarze żonglują rzeczą no, niesłychanie istotną, to jest to budzenie emocji u odbiorcy. Im większa emocja, tym większa klikalność czy odbieralność. Im bardziej się, jak to się dramatyczne rzeczy pokaże, czy rozkawałkowane ciała w wyniku wybuchu, przepraszam za taki przykład, czy też, prawda, właśnie dramatyczne, że tu emigranci to, prawda, coś tam naruszyli, pobili i tak dalej, krótko mówiąc, cały ten element, ja nazywam to przymiotnikowy, zresztą mój patron, już nieżyjący niestety, John Allen, BBC, który mnie szkolił i szkolił w ogóle większość dziennikarzy no, tego pokolenia mojego, nazwijmy tak to, nazywał to przymiotnikowością.
I ta przymiotnikowość w większości wypadków dla informacji, dla istoty informacji nie jest konieczna po to, żeby słuchać ją poprawnie, czy odbiorca ją poprawnie odebrał. To jest pierwsza sprawa. W związku z tym tutaj podawanie, akurat w tym przypadku, tak jak było, mówiłem to przed sądem, ale w przypadku pani Doroty, ta sprawa, czy to był Marokańczyk, czy to był Chińczyk, czy to był Marsjanin, dla odbioru incydentu w gruncie rzeczy, bo incydent był szalenie błahy, nie ma najmniejszego znaczenia. Zresztą to, co się zaczyna, ten stylebook w BBC, zaczyna się takim rozdziałem wrażliwość. I otóż dziennikarz, który nie jest wrażliwy, który nie jest w stanie postawić się po drugiej stronie tego, czego opisuje, i odbiorcy, no tak naprawdę nie jest dobrym dziennikarzem. Ta wrażliwość oznacza, że nie można stosować, tu mówię rzeczy ogólne, być może znane, ale to jest kanon. To jest nie stosować sformułowań pejoratywnych albo stawiających w złym świetle kogoś tam. To może być narodowość, to może być, przepraszam, no użyję tych słów, opóźniony mentalnie, ślepy, głuchy, prawda, jakiś paralityk, prawda, czy te zaburzenia psychiczne i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, że człowiek był niepełnosprawny ewentualnie, ale należy tego jak najbardziej unikać. Dlaczego? Tak generalnie, jeśli podajemy, że ktoś był ślepy albo coś tam, te sformułowania przymiotnikowe zaczynają nastawiać naszego odbiorcę już jakby w określonym kierunku. Wiadomo, ten sprawca jest zły. Ja przed sądem teraz to powtórzę, co by było. Jakie oburzenie było w polskich mediach i w Polsce w ogóle, kiedy w latach 90., ale na początku 2000 również lat, prasa, w ogóle media niemieckie pisały: Polacy znów ukradli samochód w Berlinie. I to był skandal, prawda, na dużą skalę i oburzenie było słuszne. Dlaczego? Rozciągało pojęcie złodzieja na narodowość. Czyli każdy Polak miałby się słusznie czuć podejrzany o to, jak się pojawia w Niemczech, że jest potencjalnym czy faktycznym złodziejem. I teraz jeśli to odwrócimy sytuację do tego nieszczęsnego Marokańczyka w przypadku pani Doroty, no to by oznaczało, że każdy Marokańczyk to jest potencjalny złodziej, agresor księdza i Bóg wie co. A jeszcze argumentacja nowego kierownictwa, bo to kierownictwo cały czas funkcjonuje w jarze, że to jest terrorysta, to jest daleko posunięte domniemanie. Tego nie wolno. Tego w wiadomości i w żadnym elemencie informacyjnym służącym do budowy tej informacji nie było. W związku z tym to jest wysunięcie bezpodstawnych zarzutów i oskarżeń. Zresztą będziemy być może mówili o tym szerzej troszeczkę, o tym stylebooku, a może ja teraz tylko na sekundę, tylko trzy zdania powiem. Problem u nas z dziennikarzami to z jednej strony polega, że część ludzi wstępuje do zawodu licząc, no, że to jest łatwy chleb, który zapewnia popularność i w ogóle, prawda, i tak dalej. Z drugiej strony brak tych szkoleń, czym jest dziennikarstwo, bo jednak słowo to jest miecz. W słusznej sprawie zadziałało w przypadku 15 października, ale to jest też miecz obosieczny, który może źle świadczyć i pognębić dziennikarza. No propagandyści, krótko mówiąc, to co się dzieje teraz wobec wielu dziennikarzy pracujących w określonych mediach. Ale z drugiej strony jest to miecz szalenie groźny w stosunku do tego, kogo my opisujemy w naszych wiadomościach. Jeśli my podajemy ofiarę i dajemy już takie szczegóły, które pozwolą ją zidentyfikować. Mieliśmy ten kazus w Szczecinie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To my sprawiamy, że my wymierzamy jakby podwójną krzywdę czy potrójną krzywdę tej ofierze. Ta ofiara staje się jakby prawie że winna na ustach wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Tego nie wolno robić. I teraz, który kazus ze Szczecina pan ma na myśli? Doprecyzuje pan? Podanie elementów tożsamości chłopaka nastoletniego, który został zgwałcony przez kogoś tam, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Szczecińska rozgłośnia i nie tylko szczecińska rozgłośnia podały takie szczegóły, które pozwalały jednoznacznie utożsamić, kto jest tą ofiarą i skutek, no wiadomo, był dramatyczny, prawda? W związku z tym w wielu przypadkach my w tym zapędzie, poszukiwaniu tej sensacji, klikalności, żeby złapać za ucho czy za oko no, tego naszego odbiorcę, czyli wyścig, rywalizacja komercyjna. I niestety to jest dylemat i to jest problem do rozstrzygania, bo
nie ma uniwersalnego jakby takiego no, książki, która by powiedziała, no dobrze, rozstrzygam wszystko, jak będziesz postępował zgodnie z regulaminem, tak jak prawda w ruchu drogowym, no to nie popełnisz błędu. Niestety, trzeba każdego dnia rozstrzygać, no powiem górnolotnie, no ale państwo to rozumiecie, w swoim sumieniu, co ja robię, ale z drugiej strony pamiętać, czy to, co ja daję jeszcze od siebie, czy to jest już naruszenie informacji, że dodaję i konfabuluję, albo zmyślam, albo dodaję rzeczy, które nie są istotne, aby poinformować mojego odbiorcę o tym, co się stało. I teraz króciusieńko tylko powiem, dlaczego sądzę, że konieczne są też regulacje, i tutaj do państwa również pewnego rodzaju taki ukłon i apel. Konieczny jest stylebook w Polsce dla wszystkich mediów. On może nie wszystkie redakcje obowiązywać, ale coś, co by było kodeksem. W Wielkiej Brytanii dziennikarze są z jednej strony, mają tą ścieżkę, którą mogą podążać, zainspirować się, a z drugiej strony są chronieni. W BBC ta stylebook jest bardzo gruba. I człowiek zatrudniany do pracy w BBC na początku jest no, testowany, czy się nadaje w ogóle na dziennikarza, prawda? To jest pierwsza sprawa. Ale z drugiej strony musi się tą książeczkę przeczytać, za czym zostanie zaangażowany. I Stylebook potem dotyczy tylko kwestii etycznych? ta stylebook dotyczy nie tylko kwestii etycznych, ale również sposobu redagowania informacji, co jest istotnym elementem. Między innymi tam jest bardzo tłusto wybite, że odbiorca informacji nie może zorientować się, jakie jest nastawienie nie tylko rozgłośni, ale dziennikarza do wskazanego problemu, bo on powinien otrzymać tak zwaną neutralną informację. On sobie sam wyrobi na podstawie faktów, jaki jest jego stosunek do wydarzenia. Natomiast dziennikarz nie powinien ukierunkowywać swojego odbiorcy w jakimś konkretnym kierunku. Teraz druga sprawa. I teraz, jeśli on przeczyta sobie ten style, bo bardzo gruby, dostaje test, tak jak u nas na prawie jazdy, prawda? Testy. I tych pytań tam jest o 15-20 różnych problemów. I musi na tym komputerze odpowiedzieć, prawda, co, jaki jest jego stosunek, co on tam tą prawda ma. Jeśli odpowiada w większości prawidłowo, to dostaje kontrakt, na którym jest napisane, że obowiązują go nie tylko tam zasady pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale również kodeks etyki. Jeśli pan minister albo ktoś inny z polityków zadzwoni do niego, w Wielkiej Brytanii już nikt do tego się raczej nie odważa, prawie nikt, jeśli tak powiedzieć, to delikwent może powiedzieć, pan chce, żeby mnie z pracy zwolniono, bo jeśli ja posłucham pana sugestii, pana nacisku, to mnie z pracy, mówiąc kolokwialnie, wyleją. W związku z tym ja oczywiście tego nie posłucham. A moja prywatna rada, to jeszcze mój jakby mistrz John Allen mówił, słuchajcie, a jak zadzwoni, to powiecie tak, chcę być bardzo uprzejmy wobec pana, w związku z tym rozumiem, że pan do mnie w ogóle nie dzwonił, że pan się pomylił. Bo jeśli pan powie, że pan do mnie dzwonił, no to ja to doinformuję mojego przełożonego i robimy z tego materiał, skandal, naciski rządu na niezależną rozgłośnię. W związku z tym już wszyscy politycy wiedzą, oj, łapki od telefonu, łapki od nacisków. To w 90-95% działa na korzyść dziennikarza, na korzyść niezależnej, publicznej stacji. Ona tego nie może. I ostatni przypadek, bo przepraszam, tak się rozwodzę, ale parę rzeczy sądzę, że wywoła dyskusję. Ostatnio była straszna awantura, bo środowiska proizraelskie czy też żydowskie w Wielkiej Brytanii podniosły wrzawę, że BBC w swoich relacjach z Gazy nie mówi o Hamasie jako o organizacji terrorystycznej czy terrorystach, tylko mówi o bojownikach. A to jest wyraźnie w kodeksie i to tylko Marokańczyka odnosi się. Proszę Państwa, my mamy oczywiście ci, którzy kierują się celami terrorystycznymi, jest to grupa, Państwo Islamskie, Kalifat, Al-Kaida i tak dalej, indywidualni terroryści, to są terroryści. Natomiast organizacje walczące o jakiś, prawda, tak jak ANC w Południowej Afryce i inne, to są organizacje, które mają pewne cele. My z tymi celami się nie zgadzamy, ale w informacji proponujemy neutralne podejście, niekwalifikujące. I w komentarzu każdy komentator ma prawo stosować swoją nomenklaturę i swoje wydarzenia. W dziennikach informacja jest sterylna, bez przymiotkowości, bez kwantifikowości. Ale przepraszam, bardzo zabrałem bardzo dużo czasu i zabrałem też Kamilowi czas. Bardzo proszę. To na razie to wszystko ode mnie. Panie Kamilu, a czy pan nas słyszy? Widzi?
Bo ja nie wiem, czy pan Kamil z nami jest. Tak, Tak? nie wiem, czy... Dzień dobry. A Ja jest spróbuję. możliwość, żeby pana zobaczyć, czy nie za bardzo? Bardzo, bardzo bym chciał, ale niestety zdaje się, że możliwości mojego służbowego urządzenia przenośnego, zwanego laptopem, nie pozwalają na to z jakiegoś powodu. Ja najmocniej przepraszam przede wszystkim za spóźnienie. Miałem problemy z połączeniem się. My po prostu pracujemy najczęściej na aplikacji Teams i miałem problem w ogóle z zalogowaniem się do Zoomu, chociaż kiedyś udawało mi się połączyć, więc z jakiegoś Cieszę powodu. się, że się udało, że jesteśmy i tak w kontakcie, bez wizji jakoś damy radę. Panie Kamilu, bo pan ma doświadczenie pracy w mediach publicznych i w ogóle w najróżniejszych mediach. Ja tu już, jak jeszcze pan się nie połączył, to się bardzo ekscytowałam tą długą listą mediów, z którymi pan współpracował i wyobrażam sobie, że no, jakoś taką stawiam tezę, że musiały się zdarzać sytuacje, które gdzieś wokół tych standardów równościowych były. Czy pan takie sytuacje pamięta i jaka była odpowiedź pana jako osoby zarządzającej? Może pan chce jeszcze Przede coś wszystkim innego? bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję stowarzyszeniu, ale dziękuję również Mariuszowi Borkowskiemu, z którym pracowałem również przez pewien moment w mediach publicznych w Polskim Radiu. Wtedy dyrektor Borkowski był dyrektorem Informacyjnej Agencji Radiowej i faktycznie zasady, którymi kierowaliśmy się i którymi kierował się ówczesny zarząd i kierownictwa anten, to były zasady przestrzegania po prostu misji publicznej, która jest bardzo jasno określona. To znaczy, gdyby przeczytać dokładnie, literalnie ustawę o mediach z 29 grudnia 1992 roku, to zasady realizacji misji publicznej, które mówią wyraźnie o pluralizmie, bezstronności, wyważeniu w tworzeniu informacji, mówią bardzo jasno, jak to robić. Więc oczywiście ja podzielam opinię Mariusza Borkowskiego, który mówił o stylebooku dla mediów. To byłoby coś szalenie ważnego i istotnego, gdyby najważniejsze media zgodziły się podpisać taką kartę zasad w tworzeniu informacji. No niestety świat wygląda inaczej. Media publiczne przez ostatnie 8 lat zostały zdewastowane. My jesteśmy tutaj w gronie, jest z nami również Dorota Nygren, osób, które doświadczyły w bardzo bezpośredni sposób tej dewastacji. Ja tylko przypomnę, bo mówimy oczywiście o nierównym traktowaniu, a z drugiej strony mówimy o tym, jak zmieniać te zasady, ale ja zostałem zwolniony z Polskiego Radia dyscyplinarnie. To jest artykuł 52 kodeksu pracy. Ja tylko przypomnę, że pod koniec 2015 roku, za zgodą zarządu Polskiego Radia, dochowując wszystkich zasad, przeprowadziłem akcję specjalną, która miała na celu poinformowanie opinii publicznej o zmianach, które przygotowują politycy w mediach publicznych, o skróceniu kadencji zarządów. Chciałem poinformować, chciałem wszcząć pewnego rodzaju debatę, ponieważ okazało się, że kilkoma podpisami została wprowadzona bez żadnej dyskusji publicznej mała ustawa medialna, która podporządkowała media publiczne już nie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, tak jak jest to w Konstytucji, tylko podporządkowała ministrowi skarbu. Więc była to sytuacja do tej pory niesłychana. Czyli zmieniono całkowicie usytuowanie mediów publicznych na mapie mediów i chciałem przeprowadzić taką akcję. Zarzuty, które postawił mi ówczesny zarząd, były związane z naruszeniem wizerunku Polskiego Radia i, uwaga, upolitycznienie Polskiego Radia, upolitycznienie poprzez przeprowadzenie tej akcji. Po 6 latach i 2 instancjach sąd przyznał mi rację. Istotną rolę odegrała w tym procesie Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która na wniosek moich pełnomocników uczestniczyła w całym przebiegu i która wydała również opinię, że zwolnienie z powodu przeprowadzenia akcji specjalnej. Ta akcja była akcją również publicystyczną na antenie, ale przypomnę tylko krótko tym państwu, którzy nie pamiętają, że ona również polegała na odgrywaniu hymnu polskiego i hymnu
Unii Europejskiej na antenie radiowej Jedynki. Więc to zwolnienie z powodu przeprowadzenia akcji specjalnej naruszyło zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka gwarancję swobody wypowiedzi. Otóż ich zdaniem, ja jako dyrektor anteny, ale również jako dziennikarz, zgodnie z prawem prasowym, jako redaktor naczelny odpowiedzialny za przekaz, miałem prawo i obowiązek do zajęcia stanowiska w tej sytuacji, więc ja sam, odpowiadając trochę na pani pytanie, wtedy doświadczyłem no, po prostu nierównego traktowania i doświadczyłem swego rodzaju dyskryminacji ze strony następnego zarządu. Ja bym powiedziała, że nawet z tego samego powodu, co Dorota Negrand, czyli jakby, no bo tak naprawdę to, co my powołujemy w skardze do Trybunału w Strasburgu, to też kwestia ograniczenia swobody wypowiedzi Dorocie Negrand. I tak. Rozumiem, że ta obrona pewnych standardów pracy dziennikarzy, też jak rozumiem tej niezależności dziennikarskiej, to stało się tu przyczyną dyskryminacji. Więc gdybyśmy się wtedy spotkali, doradzałabym bez wątpienia, żeby pozew sądowy dotyczył również po prostu dyskryminacji w miejscu pracy. Bo ja myślę sobie też, że no właśnie dziennikarze i dziennikarki w Polsce nie mają wiedzy na temat, takiej pogłębionej wiedzy na temat standardów równościowych, nie tylko w kontekście przygotowywania treści, ale też ochrony swoich praw w miejscu pracy. To też jest bardzo duży temat, istotny, a też mam takie przekonanie, że jeżeli w mediach nie zostanie zaopiekowany temat tego bezpieczeństwa miejsca pracy, czyli na przykład, żeby nie spotykać się też z takim wykluczeniem przez władzę, przez kwestie dotyczące polityki, no to tutaj, jeżeli będziemy bardziej świadomi swoich praw i będziemy wiedzieli, jak się przed tym bronić, to z takiej strony formalnej, chociaż rzecz jasna, postępowanie sądowe trwa i to jest jakiś wysiłek, to też wtedy trudniej jest o tą wrażliwość i uważność na kwestie równościowe w naszej pracy, tak? Czyli osób, które przygotowują informacje, uwzględniają też głos grup mniejszościowych w mediach w ogóle, jako które tu pracują i przygotowują, wybierają tematy, którymi się interesuje opinię publiczną. Też jestem ciekawa panów zdania na temat tego, jak widzicie te wyzwania, które w mojej ocenie osoby obserwującej media z zewnątrz mamy wciąż nieustająco i one będą moim zdaniem jeszcze rosły, czyli tej obecności grup mniejszościowych jako osób, które pracują w mediach i które mówią na temat problemów dotyczących różnych grup mniejszościowych również we własnym imieniu. To jednak zmienia perspektywę, prawda? Jeszcze zanim odpowiem na pani pytanie, to chciałbym przypomnieć, że pamiętam, że w tamtych czasach my mieliśmy w Polskim Radiu szereg szkoleń, zarówno kadra menadżerska, jak i też menadżerowie średniego szczebla, dziennikarzy, dotyczących mobbingu w pracy. Ale zabrakło właśnie takich szkoleń dotyczących równego traktowania i prawa antydyskryminacyjnego. Więc ja sobie myślę, że bardzo dużą rolę pokładam właśnie w takich organizacjach jak Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Znaczy państwo powinni działać intensywnie, ale również oferować takie szkolenia w mediach, nie tylko publicznych, ale również w mediach komercyjnych, bo to nie tylko zwiększy świat... No, pozwolę się wtrącić, tak. Bo to miała dodatkowe pytanko, bo my mamy, panie Kamilu, my mamy takie szkolenia teraz w ramach tego projektu, które oferujemy bezpłatnie. I muszę powiedzieć, że to jest ogromne wyzwanie, żeby przekonać redakcję wydawnictwa do tego, żeby coś takiego zrobić, ponieważ to, z czym mamy wrażenie, się zmagamy, to takie przekonanie, że jak zaczniemy coś robić, to będzie przyznanie, że coś jest u nas nie tak, oraz też obawa, że wtedy nasi pracownicy zaczną po prostu mieć wyższe wymagania w stosunku do redakcji wydawnictw. I teraz moje pytanie takie dodatkowe jest takie, jakie macie panowie pomysły, jak przekonywać, jak rozmawiać z decydentami w tych organizacjach, żeby te działania były realizowane, bo jest teraz taka możliwość do połowy przyszłego roku, żeby to robić i mamy oczywiście redakcje, które do nas zgłaszają, ale jest ich naprawdę dużo mniej niż zakładaliśmy i mamy zasoby. Gotowość, żeby obsłużyć w tym projekcie. Ja myślę, że to jest duża rola i obowiązek mediów publicznych. No, mam nadzieję, że te media zostaną zmienione w taki sposób, że otworzą swoje drzwi na prawo antydyskryminacyjne i otworzą swoje drzwi na takie stowarzyszenia i na tego rodzaju szkolenia. To znaczy, że to wszystko służy podniesieniu jakości dziennikarstwa, jakości pracy również w miejscach pracy
które wykonują dziennikarze, a często są to bardzo trudne miejsca. Praca dziennikarza, nie chcę się tutaj teraz nad tym rozwodzić, bo mamy praktyków, teoretyków i Państwo dobrze wiecie, jak dużemu stresowi, jak dużym napięciom poddawani są dziennikarze. Więc tworzenie takiego przyjaznego środowiska, powiedziałbym takiej swego rodzaju ekologii pracy jest szalenie, szalenie istotne i tych argumentów mogłoby się znaleźć bardzo dużo, ale istotnym ruchem myślę, że istotny ruch jest też po Państwa stronie, znaczy na pewno dobra argumentacja i dobra oferta przedstawiona takim instytucjom jest bardzo istotna, ale z mojego punktu widzenia Telewizja Polska czy Polskie Radio ma obowiązek przeprowadzenia takich szkoleń i informacji w tym zakresie, ponieważ to leży, ja jeszcze raz podkreślę, to leży prawie że literalnie w zapisach ustawy o mediach publicznych i myślę, że realizacja misji publicznej bez rozumienia założeń prawa antydyskryminacyjnego jest po prostu niemożliwa. Jeśli można dodać tutaj, całkowicie popieram to, co Kamil powiedział. Pierwsza rzecz to jest stworzenie pewnego standardu, wzorca. Zawsze ktoś musi zacząć. A więc jeśli do tej pory media publiczne nie były mediami publicznymi i to, co robiły, wręcz było antytezą, zaprzeczeniem wszelkich elementarnych założeń standardowych etyki dziennikarskiej, krótko mówiąc, no to trudno oczekiwać, żeby kto inny robił to. Więc pierwsza rzecz to jest wzorzec, czyli nasi dziennikarze i tutaj te szkolenia chyba byłyby ewidentne i potrzebne, bo z jednej strony to mamy, że dziennikarze codziennie borykają się z tymi dylematami, czy jest to dobrze, czy nie, ale do tej pory nikt tak naprawdę z kierownictwa nie zachęcał, zastanówcie się, tylko i tutaj jest chyba też kwestia do powiedzenia, że król jest nagi. Powiem to dosyć brutalnie. Ja mam studentów na Kolegium Civitas, między nimi właśnie media i tak dalej, to wszystko i to jest duża grupa, bo prawie 200 osób na tym roku, w związku z tym jest jakaś reprezentatywna. To są ludzie od 19 gdzieś, bo również są zaoczni, gdzieś tam do 28, 9, 30 roku życia. I proszę Państwa, w 100% ja nie narzucam im żadnej ideologii, żadnego z punktu widzenia, tylko się pytam, jak oceniacie media, co wam nie pasuje i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy mówią, że media A są niereprezentatywne, gonią za sensacją, nie dają im możliwości obiektywnego skonstruowania wizji świata, ta wizja świata jest zaburzona, jest wyścig za klikalnością i tak dalej, krótko mówiąc z etyką. Pytam się, a jak to ma się do etyki? Ma niewiele wspólnego. Wizja mediów niestety wśród młodych ludzi w dużej części, nie powiem, że przygniatającej, ale w dużej części jest negatywna. I teraz jeśli będziemy jechali dalej tą ścieżką sobie radośnie, to się okaże, że te media będą, bo część tych młodych ludzi ogląda, bo tu się wypadek zdarzył, tamci się pobili, a tu coś jest, krótko mówiąc, takie te rzeczy skandalizujące, ale nieefektywne. Tak naprawdę im w pracy, a ta praca staje się coraz bardziej konkurencyjna, potrzebne są wiadomości dotyczące wizji świata. Coś, co elementy, które im się w pracy przydadzą i w życiu codziennym. Zaciągasz pożyczkę, musisz coś wiedzieć. Jeśli wiesz tylko o wypadkach drogowych, jakichś skandalikach, to siłą rzeczy nie wiesz o świecie nic. I oni zaczynają mieć tego świadomość, że coś jest nie tak. I teraz kwestia jest dosyć brutalna. Czy dziennikarstwo jako takie będzie zmierzało w kierunku tej klikalności, niedługo zastąpi nas tej klikalności sztuczna inteligencja dosyć skutecznie i z drugiej strony będziemy mieli ten algorytm, Państwo wiecie doskonale, że we wszystkich tych portalach społecznościowych i nie tylko funkcjonuje algorytm, w co częściej klikasz, to ci jest serwowane, inne rzeczy są usuwane na bok, wiadomości bardziej skandalizujące, emocjonujące są ci serwowane, te bardziej neutralne w bok. Krótko mówiąc, za nas dokonywany jest wybór przez algorytmy, niekoniecznie nawet krajowe, z drugiej strony wybór, skandalizowanie i wyścig, kto poda bardziej epatujące wiadomości, a to wystarczy otworzyć internet w różnych, prawda, od zakładkach i odsłonach, żebyśmy mieli ten pokarm serwowany. Krótko mówiąc, znajdujemy się, nie chcę tutaj jakichś dramatycznych sformułowań używać, ale na takim zakręcie, za którym tą zakrętem ten autobus nie tylko wyleci z drogi, ale się rozsypie w kawałki. Albo ten zakręt w jakiś sposób trudno będzie wziąć, ale weźmiemy. Nie ma świadomości niestety ani po stronie kierownictw,
i mediów prywatnych, i mediów, a już te państwowe czy partyjne to już zupełnie nie, że tak naprawdę ta ławka czy ta ścieżka jej się bardzo szybko kończy. I za tym po prostu już nic nie będzie. To nie będzie się korzystało. Media sztuczne, że tak się wyrażę, wyprą te, które istnieją obecnie. I te szkolenia na początku od mediów publicznych, potem pokazanie, że jest pewna etyka. Trzeci element, potępianie tych, nie na zasadzie jakichś tam nagonek czy coś, tylko potępianie ludzi. Czy to jest rzeczywiście, powiedziałbym, etyczne? Czy macie wrażliwość, krótko mówiąc? Ja się spotkałem bardzo wcześnie w czasie mojego żywota zawodowego, byłem na takiej wojnie, która jest zapomniana na świecie, to jest wojna o Saharę Zachodnią między Polisario, które jest wspierane przez Algierię, a Maroko na piaskach pustyni. I pojechaliśmy z sporą ekipą dziennikarzy zachodnich. Mogliśmy się spotkać między innymi tylko z wojownikami, tymi Polisaryjczykami, ale również jeńcami armii marokańskiej. I koleżanka, która z dużej agencji powiedziała, była również zaangażowana w takie działalności, powiedzmy, etyki dziennikarskiej, powiedziała: słuchajcie, my nie będziemy to na razie chodzili, robili, epatowali sukcesami, obozami i tak dalej. Jedna rzecz jest, ci ludzie są 2-3 lata w tych obozach, ich rodziny w ogóle nie wiedzą, czy oni żyją, czy nie. Zbierzmy dane personalne tych ludzi. I jeśli możemy odciągnąć tych strażników, czy ich dręczą, czy są bici, głodzeni i tak dalej, i tak dalej, i to nagłośnijmy. I powiedziała: słuchajcie, dziennikarz powinien być po prostu na początku samym człowiekiem i człowiekiem wrażliwym. Jeśli tego nie masz, właściwie nie powinieneś być już dziennikarzem. I ja to zapamiętałem sobie na całe życie i chyba sądzę, że teraz w tym no, takim trudnym okresie, w jakim się znaleźliśmy, kiedy te wszystkie zasady zostały u nas no, dosyć dokładnie podeptane, chyba trzeba zacząć od tych podstaw. Bądź człowiekiem. Nie pognębiaj ofiary nierównego traktowania, czy w LGBT, czy ofiary gwałtu, czy cokolwiek innego, tym, że jeszcze raz dołożymy im, bo zaepatujemy tym, że zostałeś, prawda, zgwałcony, czy pobity, czy coś tak dalej, i jeszcze będziemy tym się, prawda, przed czytelnikami chwalili. Krótko mówiąc, jeśli nie zaczniemy takich postaw po prostu dezaprobować, no nie chcę powiedzieć słowa piętnować, bo może za mocno, to w tym momencie nie wzbudzimy tej milczącej masy, która to dezaprobuje, ale mówi, no tak robią, to ich problem. Tak, tylko że bardzo z dużym zainteresowaniem słucham waszych wypowiedzi i się absolutnie z wszystkim zgadzam, tylko też właśnie myślę o tym, że no, tak uproszczę, żeby być tym człowiekiem w pracy, w kontakcie z różnymi osobami na temat, których przygotowuję materiały, wyobrażam sobie, że trzeba się czuć człowiekiem w swoim miejscu pracy, nie? I myślę sobie o tym, jak słyszę naprawdę sprzed kilku dni znane osoby świata medialnego, które mówią o tym, my nie mamy w mediach problemu z mobbingiem, to PiS nas mobbował. I po prostu jak myślę o tym, że słucha tego całe środowisko dziennikarskie, to jest mi strasznie przykro, dlatego że ja nie wątpię, że władza miniona, można tak powiedzieć, wykonała tutaj naprawdę dużo niewłaściwych zachowań w stosunku do środowiska medialnego, wszyscy to oglądaliśmy, ale jednocześnie myślę sobie o tym, że już odrywając się od środowiska medialnego, że my jesteśmy w bardzo szczególnym momencie, no właśnie, pytanie, czy zmiany takiej trwałej, w której jest duże oczekiwanie, presja oddolna też młodego pokolenia, żeby zmienić standardy pracy, żeby walczyć z przemocą w miejscu pracy, a z drugiej strony są osoby, które w tym środowisku, no właśnie myślę sobie, że to niekoniecznie jest chyba o zmianie pokoleniowej, no wy pracujecie panowie w środowisku medialnym od lat, i dla was pewne rzeczy są oczywiste, a jednocześnie jednak jest wciąż wiele osób bardzo ważnych w środowisku medialnym, które mówią o specyfice zawodu, które tłumaczą przemoc, które tłumaczą, że jeżeli chce się zmieniać świat, to inaczej się nie da, tylko po prostu trzeba zaciskać zęby i wtedy po prostu pewne standardy nas nie obowiązują, bo jest to usprawiedliwione celem. I naprawdę zastanawiam się, czy ta zmiana rzeczywiście, czy my bierzemy w niej udział, bo to, że pojawiają się pojedyncze sprawy, które są omawiane w mediach, o których słuchamy, nad którymi możemy się zastanowić, które jakoś stymulują tą debatę publiczną, to mimo wszystko zastanawiam się, czy ta zmiana się dzieje systemowo i oczywiście jak myślimy o takiej
o takich zasadach mediów i oczywiście myślę sobie, że to jest doskonały moment, żeby teraz rozmawiać o tym z mediami publicznymi i to może się udać, to też myślę o tym, ile jeszcze oprócz, jeżeli nawet to się wydarzy, musi się wydarzyć w świadomości. I jak myślę o tych osobach, które mają pewne nawyki i styl pracy przemocowy i które no, w swoim życiu pewnie bardzo rzadko musiały iść na kompromisy i zmieniać, pracować nad sobą i zmieniać swoje zachowania, no to to osoby świetnie funkcjonują w mediach i to one kształtują te standardy. Więc pytanie, czy wy macie jakieś w ogóle przemyślenia, jak tą rzeczywistość zmieniać? Bo rozumiem, że każdy może zacząć od siebie i zastanowić się, co może zrobić w swojej redakcji, jeżeli w ogóle ma jakieś przełożenie. Ale tak poważnie, na wyższym szczeblu, co zrobić, żeby dostać się tam z tą argumentacją, o której teraz całe spotkanie rozmawiamy? Jak przekonać? Jak pokazać ten interes wspólny? Może króciutko na początku powiem. To jest kazus taki sam, jak mieliśmy w teatrach ostatnio dyskusję, prawda? Że reżyserzy stosują ogromną przemoc wobec aktorów i zmuszają, czy w szkołach w ogóle aktorskich ten mobbing, prawda? Krótko mówiąc, ten mobbing dotyczy nie tylko no, dziennikarzy szeregowych przez ich kierownictwa, ale dotyczy również i w teatrach, w sztuce, prawda? Mamy bardzo, bardzo, bardzo wiele tego mobbingu. XXI wiek i chyba bardziej niż XX wiek charakteryzuje się tym zwiększoną przemocą, powiedziałbym, psychiczną. Ale tutaj jest prosta sprawa, moim prosta, nieprosta. Pierwsza rzecz to jest taka, że zacząć rzeczywiście od mediów. Ci, którzy staną na czele teraz obecnie mediów, to powinni ten no, kodeks tej etyki mieć za narzędzie, które im ułatwi życie. Bo jeśli wprowadzą ten kodeks etyki, to wówczas ich podejście do ludzi, no nawet szeregowi dziennikarze mogą mieć różne podejścia do etyki i wówczas wstawienie ich na właściwą ścieżkę czy na prostowanie jest bardzo trudne. Ja sam miałem takie doświadczenia, że ktoś mi mówił, a pan mi może dużo powiedzieć, prawda, niech mi pan zwolni, wyrzuci. No były takie już w końcowej fazie, prawda, 2015 schyłek, listopad, grudzień, ja już miałem do czynienia z czymś takim. Więc jeśli teraz ci nowi, którzy obejmą władzę w mediach i zaczną je przebudowywać, żeby były publiczne, no wezmą to przekonanie sobie na sztandar, że nasze media muszą się czymś różnić od poprzednich. Nie tylko tym, że nie uprawiamy propagandy partyjnej, ale jesteśmy również etyczni wobec naszego odbiorcy i wobec naszych pracowników. Jeśli zawrą, no to co mówił zresztą Kamil, prawda, taką te regulacje i nawet ten kodeks wewnętrznego postępowania, tą książkę, ten Style Guide, to jest pierwsza sprawa. Drugie, mieliśmy w TVN-ie, prawda, Monika Olejnik mówiła, wolne media tutaj są. Jeśli by teraz wziąć do dziennikarza, zaapelować, słuchajcie, zróbcie media etyczne i tym przyciągajcie odbiorców. To jest reklamówka taka jakby, która mogłaby, my się tym odróżniamy. Są różne media prywatne, no bo właściciel decyduje, co chce zrobić, prawda, z tym medium. Ale teraz my chcemy w tym rywalizacji, w tym konkurencji pokazać naszym odbiorcom, słuchajcie, odbierajcie nas, słuchajcie nas, bo my jesteśmy etyczni. My nie będziemy deptali tych naszych obiektów naszej informacji, tylko że być może, a z drugiej strony to ułatwi również pracodawcom powiedzenie, słuchajcie, dziennikarz, wyszedłeś poza ramy, sorry, pamiętaj, tu jest coś napisane, ugadywaliśmy się na coś. A z drugiej strony dziennikarze powinni też stworzyć, to jest towarzystwo dziennikarskie i tak dalej, pewną presję. Słuchajcie, w każdej redakcji zróbcie coś w rodzaju takiego mini style booku czy podręcznika, co wolno dziennikarzowi, a co nie wolno kierownictwu wobec dziennikarza. Panie Kamilu? Zapraszam do odniesienia się do mojego pytania. Tak, no ja podzielam w całej rozciągłości zdanie Mariusza. Zdecydowanie to jest jakiś kierunek odbudowy i odnowy mediów publicznych. Znaczy pokazanie, że te wartości etyczne, że komisje etyki w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej i w oddziałach oczywiście regionalnych nie będą tylko fasadowymi instytucjami, ale będą miały naprawdę poważny głos i być może faktycznie odbudowę mediów publicznych
powinno się zacząć od siebie, czyli od budowania standardów etycznych i przestrzegania standardów etycznych, ale tak jak Mariusz powiedział, również dziennikarskich, więc być może nowe zapisy w umowach, taki pewien rodzaj stylebooka obowiązujący dla wszystkich byłby bardzo potrzebny i byłby takim nowym drogowskazem. Ja nie wiem, ponieważ nie byłem, nie uczestniczyłem od początku spotkania, to znaczy uczestniczyłem, ale nie słyszałem państwa, więc tak jakbym nie uczestniczył, ale dziennikarze w BBC, to chyba o tym Mariusz mówił, podpisując kontrakt, w połowie tego kontraktu jest zakres obowiązków dziennikarza, ale druga część tego kontraktu, który podpisuje dziennikarz z BBC, to są obowiązki etyczne. Dziennikarz po prostu musi przestrzegać etyki, i ta etyka nie jest określona w bardzo ogólnych wartościach. Tam są bardzo konkretne zapisy. Jeżeli dziennikarz nie przestrzega tych zapisów etycznych, to jest tak, jakby zrywał umowę z pracodawcą, jakby w pewnym sensie wypowiadał tę umowę, więc pod tym względem nie jestem w stanie tutaj zbyt dużo dodać do tego, co powiedział Mariusz. Po prostu się z tym zgadzam. Dziękuję. Ja myślę o tych argumentach, no bo to, co bardzo usłyszałam, to, że chcemy się różnić od tych poprzednich mediów w kontekście mediów publicznych, ale też myślę sobie o mediach prywatnych. To nie jest tak, że nie dzieją się różne rzeczy, naruszenia w mediach prywatnych, więc zastanawiam się, jaka może być wartość dla organizacji, no bo ja rozumiem, że takim językiem korzyści teraz operujemy i takim językiem też my chcemy operować, rozmawiając z redakcjami i wydawnictwami, bo PTPA w ramach tego projektu przygotowuje taki wzór standardów równościowych redakcji. Zresztą nie robimy tego sami, tylko robimy to, pracowaliśmy nad tym razem z osobami uczestniczącymi w Akademii Równych Mediów, które właśnie osoby uczestniczące też nam towarzyszą dzisiaj w czasie spotkania. My to jeszcze będziemy opracowywać taki ostateczny dokument i tam będą standardy równościowe dotyczące zarówno miejsca pracy, jak i przygotowywania treści i tak dalej. Tylko my będziemy organizacją, która nie jest organizacją dziennikarską. Mamy organizację dziennikarską jako partnera projektu, ale zastanawiam się teraz, gdzie szukać, i może tutaj panowie podpowiedzą, bo to myślę, że bardzo ważne dla nas, gdzie szukać sojuszników, sojuszniczek, w jaki sposób można dotrzeć do redakcji, bo my rzecz jasna będziemy to robić tak czy inaczej z tymi naszymi standardami. To nie musi być przecież coś, co będzie jakimś ostatecznym dokumentem, ale może być jakimś dobrym punktem zaczepienia, punktem wyjścia, bo my będziemy się tam rzecz jasna koncentrować na tych kwestiach równościowych. No to tutaj panowie nam coś podpowiedzą odnośnie tego, z takim gotowym dokumentem, w jaki sposób przekonywać podmioty medialne do tego, żeby chciały je implementować. Od czego zacząć? Chyba to, co zacząłem, powiedziałem na początku, jeśli można tutaj wtrącić dwa słowa, to, że po prostu media, które by przystąpiły do tego kodeksu etyki, zaczęły go stosować, zarówno wobec dziennikarzy, jak i wobec odbiorców, nie łudźmy się, że wszyscy przystąpią. Przecież wiecie dobrze, że niektóra prasa, tak powiem, no dawniej to się nazywało przed wojną czerwona, czyli te nagłówki czerwone, sensacyjne, prawda, prasa brukowa, mówiąc nieelegancko, mają wysokie fundusze na zapłacenie kar sądowych i odszkodowawczych, jeśli przegrają wybory, jeśli przegrają w sądzie. Czyli krótko mówiąc, oni stawiają na to, że będziemy mówili nieprawdę, i co nam zrobicie? To jest jak słynna, prawda, opowieść, nie mam pańskiego płaszcza w szatni, co pan mi zrobi? I część prasy, oczywiście oni się do tego nie przyłączą, można do nich nawoływać, ale czy ja raczej wątpię, tutaj ja jestem bardzo sceptycznie nastawiony. Natomiast część mediów, przede wszystkim media publiczne, ale nie tylko media publiczne, będą być może zainteresowane, nie wiem jak dalece, bo przecież mieliśmy skandale, prawda, i w Gazecie Wyborczej, procesy dziennikarzy przeciwko kierownictwu, mieliśmy i w innych mediach, prawda, te całe te szarpaniny, prawda, i tak dalej, że dziennikarze w różny sposób byli albo dyskryminowani, albo poddani szczególnej presji. Ale być może ta etykietka, tak jak mówią producenci żywności, nasza żywność jest ekologiczna. No część ludzi kupuje żywność nieekologiczną, bo jest tańsza, albo mają to wszystko w nosie, mówiąc kolokwialnie. Ale te dobre praktyki też jest, bo parę organizacji stosowało stosowanie dobrych praktyk, że ta winetka przy tytule, prawda, podtytuł będzie, być może będzie atrakcyjnie przyciągało część
odbiorców, którzy są już znudzeni tym potokiem, że tak się wyrażę, bo on jest monotematyczny, jest nudny w gruncie rzeczy. Jak się pytam młodych ludzi, no tak, no wszystko jest właśnie to samo, no co pewien czas to będzie wypadek, będzie 10 zabitych, a 10 rozkawałkowanych, czy coś, przepraszam za wyrażenie, no to ale w końcu wreszcie te bodźce, nadmiar bodźców jest tak zwanym przebodźcowaniem, to się nazywa w psychologii. I to przebodźcowanie nagle zaczyna działać na niekorzyść tych, którzy to stosują. A więc ta prasa brukowa w pewnym momencie już chyba przebodźcowała te audytorium i być może część tego audytorium byłaby skłonna no, kupić czy wziąć do ręki gazetę czy też medium. Jest mnóstwo podcastów obecnie, prawda? Są ci, którym zależy jednak, bo w podcaście bardzo łatwo powiedzieć, nie kupuję was, nie włączam się, prawda? W związku z tym im zależy na opinii. Nie będę tutaj reklamował, bo w niektórych tych podcastach tam biorę udział, prawda? Zapraszają mnie jako komentatora i oni mówią w gruncie rzeczy, nam zależy na obiektywnej, bezprzymiotnikowej informacji, bo tego chcą nasi słuchacze. Jak ja stracę słuchaczy, mówi właściciel podcastu, mówi, no to koniec. I być może do nich również gdzieś ten, że wreszcie ta moneta musi mieć swoją wartość. I zamieszczanie tego w tytułówce, prawda, że my respektujemy standardy i jesteśmy tymi uczestnikami dobrych praktyk, no będzie elementem marketingowym, krótko mówiąc. Odróżniającym ich od tego, no już nieładnie powiem, chłamu powszechnego, którymi jesteśmy przesyceni. Przepraszam, zabrałem trochę za dużo czasu. Kamil, twój głos. Znowu jest to oczekiwanie oddolne, czyli skoro są odbiorcy tych bardziej, powiedziałabym, ambitnych źródeł informacji z tą wrażliwością równościową, no to rozumiem, że to jest jakiś argument. Widzę pytanie, zanim oddam panu Kamilowi głos, chciałaś coś powiedzieć, Doroto, bardzo proszę. Tak, bo wiecie, przyszło mi do głowy to, że powstała Rada Mediów Polskich jako odpowiedź na to, co się prawdopodobnie zdarzyło w redakcji Press.pl, tak? I przyszło mi do głowy, że w zasadzie to Rada Mediów Polskich powinna być partnerem Towarzystwa Antydyskryminacyjnego, a towarzystwo powinno zwrócić się, przepraszam, że tak mówię, powinno, ale taką mam wizję, tak? Tak, tak? Towarzystwo zwraca się do Rady Mediów Polskich, która powstała w odpowiedzi na to, jak sądzę, co się działo, tak? Co ma też związek z dyskryminacją w miejscu pracy i równością. Do tego ciała po to, żeby stworzyć partnerstwo w odpowiedzi na tą sytuację i żeby przeprowadzić z pomocą Rady Mediów Polskich cykl szkoleń we wszystkich redakcjach, które zwrócą się, które Rada Mediów Polskich zdoła przekonać i żeby to właśnie Rada Mediów Polskich była takim katalizatorem tego a towarzystwo jej partnerem. Przyszło mi to w tej chwili do głowy i być może to by też było dobre dla samej Rady, która jak wiemy zaczęła znowu zmagać się z problemem pod tytułem podejrzenia wobec dziennikarza RMF-u, który miałby mieć zbyt bliskie kontakty ze światem polityki. Więc być może byłoby to także jakby taki kopniak trochę dla samej Rady, prawda? Tak. A dodatkowo jeszcze chciałam powiedzieć tylko jedna uwaga, że my od szkoleń nie uciekniemy, co oczywiście dla was jest istotne, ale trzeba o tym powiedzieć dziennikarzom, dlatego że ja na swoją decyzję miałam jakieś 5 minut, tak? I gdyby nie, ja nie miałam godziny na to, żeby analizować, czy tu podać tą narodowość, czy nie, tak? Taka jest istota pracy w agencji informacyjnej. I teraz gdyby nie moje własne zainteresowania, gdyby nie to, że gdzieś w mojej głowie tam pojawił się taki plakat, który kiedyś zobaczyłam w internecie, co to jest mowa nienawiści, tak? I tam ktoś ładnie narysował tutaj, musisz myśleć o tym, musisz myśleć o tym i musisz myśleć między innymi o tym, jaki efekt wywołasz swoją publikacją. Po co ty w ogóle robisz tą publikację? Po co ty opisujesz tą historię? Jaki ty efekt chcesz wywołać? Czy ty chcesz opisać napaść na księdza? Czy ty chcesz wywołać efekt, Marokańczycy to terroryści, tak?
Ja oczywiście z tyłu głowy też miałam podejrzenia wobec zamierzenia mojej własnej redakcji, w sensie kierownictwa, dlaczego ono w ogóle chce ten temat, tak? Oczywiście to miało sam kontekst, cały kontekst, ale chcę powiedzieć, że gdyby nie te moje zainteresowania i gdyby nie jakaś tam liczba rzeczy, które na ten temat przeczytałam, to ja nie byłabym w stanie podjąć tej decyzji dobrze i tak szybko. Więc trzeba to też tłumaczyć, przekonując do tych szkoleń, że ten nasz zawód, tak jak pan Mariusz powiedział, to jest zawód inny z dnia na dzień, każda historia jest inna, tak? Dlatego on jest taki trudny. Więc trzeba przekonywać do tego, że dziennikarze muszą naprawdę mieć bagaż, jakiś nie tyle bagaż, co jakiś kapitał wiedzy ze sobą. To tyle. Kapitał wiedzy, bardzo ładnie powiedziane. Panie Kamilu, czy chciałby pan coś dodać? Ja myślę, że może to jest takie nieco idealistyczne podejście, ale naturalnym sojusznikiem do tworzenia standardów zarówno prawa antydyskryminacyjnego, jak i standardów etycznych w mediach publicznych powinny być rady programowe Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, ale to są ciała doradcze, ale myślę, że one również powinny zostać zaproszone do dyskusji albo przynajmniej poinformowane o próbie podjęcia takich działań. No i teraz może to zabrzmi trochę w tej sytuacji oczywiście politycznej, jaką mamy, pewnego rodzaju taką donkiszoterią, ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako ciało ustawodawcze również powinna odegrać w tym rolę. To znaczy wyobrażam sobie, że Krajowa Rada jest takim przewodnikiem jakby i jej szczególnie zależy na wprowadzaniu tych standardów, więc wydaje mi się, że tych instytucji również nie można pomijać. W przypadku rad programowych to są ciała, które opiniują działania Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, ale są one istotne z punktu widzenia całokształtu funkcjonowania mediów publicznych. Tak bardzo krótko i hasłowo, tylko to, co mi przyszło w tej chwili do głowy. Dzięki wielkie, ja sobie to wszystko oczywiście notuję. Katarzyna Kubacka chciałaby zabrać głos, zapraszam. Cześć, ja się nie włączam na wizję, bo ten. Ja chciałam w sumie odnieść się do tego, w sensie zgadzam się z tym, że ogólnie jest tak, że jakby jest, widzę gdzieś tam, że zawód dziennikarza jest coraz bardziej, no nie wiem, pogardzany, czy tak mogę po prostu powiedzieć. Jak rozmawiam gdzieś tam z osobami spoza środowiska dziennikarskiego, właśnie przez tą klikalność i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też jakby trzeba zwrócić uwagę na to, że jest też kwestia umów w ogóle, jakie są z dziennikarzami podpisywane, bo jak ja pracowałam w różnych redakcjach i jakby jeżeli chodzi o ingerencję w tekst, to w jednej redakcji jest jakby gdzieś tam zapis, że zmiany są uzgadniane na przykład z dziennikarzem, a w ostatnio ogólnopolskiej pracowałam, gdzie generalnie jakby był zapis w umowie, że jakby ten tekst może być na prawo i lewo tak naprawdę zmieniany z tytułem, z wszystkim i też jakby no, część tych tytułów była, to tak do etyki miała no, tyle co, no, bardzo mało, tak? I po prostu jakby no, tutaj też jest kwestia tych ogólnie też redakcji, tak? I kwestia umów tego po prostu gdzieś tam jak, no, bo jakby sam dziennikarz może... Słucham? Jak warunki pracy są określane. Tak, warunki współpracy, jakby gdzieś tam w ogóle takie prawo autorskie, bo ja miałam wrażenie, że w ogóle to jest jakaś taka luka prawna gdzieś tam w tych umowach, która była, że to jakby jest, że to gdzieś tam się rozbijało o to autorstwo w ogóle i tak dalej. I też no, ja jestem bardzo sceptyczna odnośnie tego, bo ja uważam, że gdzieś tam o ile dziennikarze mogą mieć jakieś takie, nie wiem, misje etyczne zapatrywania, że nie wiem i tak dalej, to jednak myślę, że bardzo dużo robi redakcja, w której się pracuje i niestety no, ja mam też takie doświadczenie, że to nie było często po prostu szanowane. Dzięki wielkie za tą wypowiedź. Słuchajcie, bo musimy zmierzać już do końca. Czy są jakieś pytania do naszych gości? Bo teraz jest ten moment, że można takie pytanie zadać. Zapraszam. Może jakiś komentarz jeszcze? Wszyscy zasłuchani. To ja chętnie, jeśli mogę. A bardzo proszę. Ja mam pytanie do redaktora Mariusza Borkowskiego, bo rzeczywiście ma pan doświadczenie, jeśli chodzi o BBC.
Przypominam sobie, że 3 lata temu była taka sytuacja w BBC, że zostały opublikowane nowe zasady dotyczące tego, że dziennikarze pracujący tam ze względu na rzetelność i bezstronność stacji nie mogą publikować swoich poglądów politycznych w mediach społecznościowych. I to był ten czas dotyczący strajku kobiet tutaj w Polsce i tak w lubelskim gronie dziennikarzy rozmawialiśmy o tym, na ile to miałoby być przełożenie w ogóle na polskie media. Także chciałabym, żeby też Pan skomentował to, co Pan o tym sądzi, o tych zasadach, bo później już nie nadążałam za tym, co się z tym dalej działo, czy one rzeczywiście weszły w życie. Częściowo tak, ale chodziło tutaj o ukrócenie praktyk najbardziej drastycznych. I powiem od razu, ja się zderzyłem właśnie z tym problemem, że dziennikarze, a każdy człowiek ma prawo do publikowania swoich poglądów. Tyle, że i to w BBC jest bardzo wyraźne. Nie może tam funkcjonować jako dziennikarz BBC, podawać miejsca pracy. Może funkcjonować jako zwykły obywatel. Bardzo proszę, Mariusz Borkowski pisze sobie, bo coś tam uważa. Ale nie mogę wykorzystywać w tym celu swojego czy stanowiska w medium, a zwłaszcza publicznym, czy jako dziennikarza jako takiego, bo to już nadaje pewien rys. Ja się zderzyłem w swojej praktyce, kiedy jeszcze kierowałem Jarem, że to już była końcowa, kiedy właściwie już jak to się przewodnia siła zwyciężała i młodsi dziennikarze byli już bardzo śmieli, że tak powiem, wyrażaniu swoich poglądów i buntowaniu się, że jeden z dziennikarzy na swoim profilu zaczął uprawiać, prawda, no wręcz propagandę partyjną, bardzo określoną, używając już tego, co się teraz mówiło, języka nienawiści i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jednocześnie pod tym pisał ja jako dziennikarz Jaru, prawda, i ja tam jeszcze, już nie powiem wam stanowiska, bo to by chodziło o to, żeby go, jak to się mnie, namierzyć, teraz czy kiedykolwiek, nie o to chodzi. Ja go wezwałem i powiedziałem, proszę pana, pan postępuje wbrew jakiejkolwiek etyce, bo pan jako dziennikarz Jaru nie ma prawa wyrażania swoich poglądów. Jako zwykły człowiek, tak, ale nie wolno panu w to ładować, prawda, firmy, czy Polskiego Radia, czy Jaru jako takiego, bo no na to też, prawda, było rozluźnienie i tak zapytał, a co mi pan zrobi? Ja będę i tak to robił, będę publikował, a gdzie pan ma tutaj w ogóle zapisany taki zakaz w Polskim Radiu i kto panu tutaj to podpisze, prawda, że pan co? Niech pan mnie wyrzuci, będę męczennikiem. W związku z tym takie postanowienie BBC było, też oni się w paru miejscach, no bo dziennikarze są tylko ludźmi. I chcieli, prawda, żeby ten swój pogląd ugruntować, podbudować tym, no jestem dziennikarzem, prawda, BBC, wydawcą, czy tam korespondentem, cokolwiek innego. No i to było sprzeczne z tym poglądem, że BBC ma być stacją neutralną światopoglądowo. Nie zmusza do nikogo. Ludzie oczywiście mają prawo. Ja jako komentator, załóżmy BBC, mam do tego prawo. Natomiast jak byłem korespondentem BBC w krajach Magrebu, to ja już nie miałem prawa, nie było mediów no, społecznościowych, nie było tego internetu tak rozbudowanego, bo to były lata już dosyć dawne. Ale o co chodziło? W korespondencji nie miałem prawa, a miałem do czynienia z trudnymi przypadkami, bo miałem przypadki porwania samolotów no, przez ekstremistów, nazwijmy tak to. Były przypadki już, bo to była Algieria, kiedy ten terroryzm muzułmański bardzo silnie, prawda, już funkcjonował z ofiarami śmiertelnymi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Były to przypadki, no cały czas na tej granicy, na tym ostrzu, prawda, co można dalej powiedzieć, a co nie można. Nigdzie nie mogłem użyć tego, no mojego oburzenia. Byłem świadkiem różnych aktów terroryzmu. No i w człowieku, oczywiście, jako człowieku powoduje to pewną bunt, no emocje. No, krótko mówiąc, dziennikarz jest też człowiekiem, prawda? Natomiast kierownictwo z Londynu mówiło, słuchaj, twoje emocje okej, okay, ochłoń, napij się szklankę kawy, czy też szklankę wody i przystąp do relacjonowania. Interesują i naszych słuchaczy wyłącznie fakty. Fakty potwierdzone, nie twój komentarz, nie twój stosunek do tego, co się zdarzyło. I to jest szalenie ważne. Jeśli mamy być rzeczywiście respektować te wszystkie nasze wrażliwości, to oczywiście musimy to odgranić. I to jest bardzo trudne. My, ja jako ja jako pracownik mediów, jako dziennikarz, jako wydawca, jako ktokolwiek inny. Jeśli będziemy te role mieszali,
no to siłą rzeczy nigdy nie oderwiemy się od tego no, stygmatyzowania. Nasze wiadomości będą zabarwione niesłychanie mocno tym, co my czujemy. To jest trudne, to co powiedziałem na początku, ta nasza wrażliwość, no jednak też jest wywołana przez akty terroru, prawda? Ale musimy pamiętać o tym, że gdzieś są granice i że gdzieś musimy, no krótko mówiąc, to co jest szalenie ważne, my musimy, zabrzmi bardzo górnolotnie, przepraszam, że to może was trochę rozśmieszyć w tej obecnej sytuacji, ale powinniśmy tworzyć poczucie wspólnoty, promować jakiś dialog, prawda? Prawa człowieka. Jakiś standard powinien obowiązywać nas do opisywania tej rzeczywistości w sposób obiektywny, wiarygodny i zrównoważony. Jeśli tego nie będziemy robili, będziemy dzielili, polaryzowali społeczeństwo, dyskryminowali. Będziemy ranili tych ludzi i podważali autorytety, normy, wartości społeczne. Będziemy burzyli wszystko. No, czy to jest naszym celem jako dziennikarzy? Znak zapytania. Dziękuję bardzo. Widzę podniesioną rękę z Szymona Stelmaszek. Dziękuję. Tylko krótko, dlatego że pytanie dotyczyło rzeczywiście chyba social mediów i przypomnę, że teraz bardzo głośna afera była związana z piłkarzem i główną gwiazdą telewizyjną BBC, Gary Linekerem, który pozwalał sobie, od lat zresztą, on jest niezwykle społecznie zaangażowany w Wielkiej Brytanii, skrytykować byłą już ministrę spraw wewnętrznych w sprawie polityki imigracyjnej. Wysłałem na czacie link w tej chwili do uaktualnionych zasad zachowania się w social mediach przez dziennikarzy BBC i one generalnie mówią w tej chwili tyle, że dziennikarze BBC i inne osoby pracujące w wiadomościach i bieżących sprawach są zobowiązani przestrzegać najsurowszych zasad bezstronności, natomiast mają, że tak powiem, wyłączenie dla innych pracowników lub freelancerów. Oni tej zasady bezstronności nie muszą utrzymywać, ale mają zachowywać się kulturalnie, nie narażając nadawcy na złą reputację. To jest w ogóle tak fajnie skonstruowany dokument, warto, że tak powiem, poczytać i wdrażać u nas. Dziękuję. No to jest właśnie to, jeśli można jedno zdanie, to jest właśnie o to, co chodzi, że jeśli jesteś komentatorem, a współpracownicy po części są takimi, prawda, oni nie są w tym nurcie informacji tej, nazwijmy, dziennikowej, tej bieżącej. Krótko mówiąc, oni mogą wyrażać swoją opinię, bo jeśli pana profesora X, czy mnie, czy kogoś innego zaproszą, nie będących pracownikami BBC, no to się liczymy z tym, że ja wyrażę swoje zdanie, prawda, a nie będę tego trzymał. Jeśli bym przykracał, prawda, możliwość mojej wypowiedzi, byłoby to ingerowanie w swobodę wypowiedzi. Natomiast to jest istotne, że ci ludzie nie reprezentują punktu widzenia stacji jako takie. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, ja patrzę na zegarek i widzę, że już należy zmierzać do końca, chociaż rozmowa jest bardzo ciekawa i wyobrażam sobie, że moglibyśmy tak jeszcze rozmawiać długo, bo tematów jest wiele w tym obszarze równości. Ja chciałabym na koniec, po pierwsze bardzo serdecznie podziękować i Mariuszowi Borkowskiemu, i Kamilowi Dąbrowie, że do nas w ogóle dołączyliście. Też bardzo dziękuję osobom z Akademii Równych Mediów, że mimo tego, że już macie dyplomy i kurs się skończył, to jesteście tutaj z nami i bardzo jakoś to sobie czytam tak, że zbudowaliśmy jakąś naszą wspólnotę i wokół tego tematu równościowego zawsze to jest wspaniałe, jak to się dzieje. Przypomnieć chciałabym również o tym, że ten projekt wciąż trwa i wciąż udzielamy bezpłatnego poradnictwa prawnego dla osób z mediów, które mogą czuć się dyskryminowane, mobbowane w swoim miejscu pracy, ale też odnośnie różnych zagadnień równościowych w ich pracy, również w ramach przygotowywanych treści. Jesteśmy cały czas otwarci na wspieranie redakcji, wydawnictw. Możemy prowadzić bezpłatne szkolenia, przygotowywać wewnętrzne procedury skargowe, antydyskryminacyjno, antymobbingowe. No, krótko mówiąc, możemy tutaj rozmawiać o działaniach prewencyjnych i jeszcze też ważna informacja, to nagranie będzie częścią bazy informacji, którą my przygotowujemy również w ramach tego projektu, gdzie będą różne informacje na temat standardów równościowych, gdzie oczywiście będą te standardy równościowej redakcji, które my opracowujemy również do znalezienia i to nagranie tam również się znajdzie, więc też myślę sobie na przyszłość, że środowisko dziennikarskie mam nadzieję, że będzie sięgać do tej naszej bazy, inspirować
kierować się nią, żeby pracować nad najbardziej efektywnymi rozwiązaniami wewnątrz redakcji i w pracy osób współpracujących i zatrudnianych. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam, Doroto. Tutaj jest z nami też Dorota Dudek, która jest koordynatorką tego projektu i dzięki której tak wspaniale to spotkanie udało się zorganizować. Dziękuję Ci serdecznie. No i jeszcze raz dziękuję za to spotkanie i kto wie, może jeszcze się spotkamy w tym gronie i zrobimy ciąg dalszy. To myślę, że byłoby fantastyczne. Miłej niedzieli życzę. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Jeszcze raz przepraszam za kłopoty techniczne. Wszystkiego dobrego i miłej niedzieli. Wspaniale się wszystko udało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.